swoje zastrzeżenia do sposobów zarządzania ośrodkiem narciarskim Wosir Szelment koło Suwałk przedstawili dziś na konferencji prasowej członkowie Stowarzyszenia Wosir Szelment Suwałki. To miejscowi narciarze, którzy działają razem od 3 lat. Na swoim koncie mają tytuły mistrzów Polski w narciarstwie alpejskim i wodnym oraz organizację sportowych wydarzeń. Od pewnego czasu z zaniepokojeniem obserwują sytuację w ośrodku Wosir Szelment. Ich zdaniem zarząd placówki nie ma koncepcji na jego funkcjonowanie. Wosir Szelment jest źle zarządzany, nie organizuje imprez, a proponowane ceny zjazdów są zbyt wysokie. Zarzucają, że w sezonie część tras nie jest naśnieżana. W efekcie, jak mówili, liczba klientów na przestrzeni lat spadła z 120 tysięcy do 70 tysięcy. W związku z tym wystosowali w tej sprawie pismo do zarządu województwa podlaskiego, właściciela obiektu, w którym przedstawili swoje zarzuty. Odpowiedź, którą otrzymali, ich nie usatysfakcjonowała. Urząd nie wziął pod uwagę ich uwag, dlatego dziś zorganizowali konferencję prasową, aby głośno powiedzieć o swoich zastrzeżeniach. Za mikrofonami zasiedli Olga i Wojciech Rosińscy, Jan Fulara i sympatyk narciarstwa Stefan Dojnikowski. Nie znam ośrodka, a zjeździłem ich kilkadziesiąt i w Austrii, i na Słowacji, i w Czechach, i w Niemczech. Gdziekolwiek byłem, nie ma takich cen, jakie zostały tutaj narzucone. Co się stało? Okazało się, że tylko w tym sezonie elita przyjeżdżała, bogatych ludzi, na których było to stać. Jeśli przy takim obłożeniu jest czynny jeden wyciąg albo dwa, kolejki są 15-20-minutowe. Pytanie brzmi, czy myśmy tu przyjechali stać w kolejkach? Wychowałam się na Szelmencie, bardzo kocham to miejsce, chciałabym tam wracać z wielką przyjemnością, z uśmiechem na twarzy, a nie denerwować się przez to, że ten ośrodek zostaje rujnowany przez osobę, która do tego, że tak powiem kolokwialnie, nie nadaje się, tak? Aby kierować takim ośrodkiem, musi to być pasjonat, musi to być osoba z bardzo dużą wiedzą. Wstąpiliśmy do właściciela i właściwie ta odpowiedź nie zmierza do tego, żeby w ośrodku cokolwiek się zmieniło, bo praktycznie wyjaśnienie z Urzędu Marszałkowskiego usprawiedliwia te działania. W związku z tym zdecydowaliśmy się na taki ruch, żeby tą sprawę nagłośnić, bo być może gdzieś tam się to sumienie mieszkańców tego województwa odezwie. Poproszony o komentarz Paweł Żak, prezes ośrodka Wosir Szelment, zapewnił, że zarządza placówką najlepiej jak potrafi. Jego zdaniem ośrodek prosperuje z roku na rok coraz lepiej. Wyraził żal, że nie dostał zaproszenia na konferencję, aby na bieżąco odpowiadać na wszystkie zarzuty. Tym bardziej, jak dodał, że jest członkiem Stowarzyszenia Wosir Szelment Suwałki. Zapowiedział, że chce się spotkać z uczestnikami konferencji i porozmawiać o wszelkich wątpliwościach. Jeżeli chodzi o zarządzanie tym ośrodkiem, ja zarządzam tym ośrodek tak jak potrafię. Jeżeli ktoś jakiekolwiek ma wątpliwości, no to z miłą chęcią mogę też porozmawiać na ten temat i w jakiś sposób się wymienić doświadczeniem swoim. Myślę, że tutaj bardziej adekwatne jest to, żeby dwie strony były zaangażowane w rozmowę, te, które są. Tak? Jeżeli konferencja jest prasowa organizowana, która dotyczy mnie jako moją osobę i oraz naszego środka, bardzo ubolewam, że na tej konferencji nie byłem zaproszony, chociaż nawet nie miałem żadnej możliwości, żeby w jakiś sposób się odnieść do jakiegokolwiek zarzutu. Więc moim zdaniem jest potrzebna konferencja, która w jakiś sposób pokaże adekwatnie, tak jak to wszystko wygląda. A myślę, że jeżeli chodzi o nasz ośrodek, prosperuje bardzo dobrze, z roku na rok jest coraz lepiej.